Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Nowina. Nie chciałem was zakrzyczeć, chciałem tylko pokazać, że tak, istnieje jeszcze stare dobre dzień dobry. Oraz istnieje młoda, ale również dobra. Pani... Kasia. Dlaczego każda nasza pani Kasia jest młoda? No bo musi być w tym wieku, w którym my jesteśmy. Czyli tak z biegiem czasu pani Kasia będą coraz starsze, coraz starsze. My będziemy dojrzewać. Chyba, że dojdziemy do kryzysu wieku średniego. Grupa na Facebooku na dziś przedstawiona przez pana profesora Włodka. Wącham szklanki, zanim wleję sobie coś do picia. To jest typowo studencka grupa, która przypomina mi jeszcze lata. Nieprawda! A rzeczywiście, że tak było. Nieprawda! Czysta? Wiele osób w Polsce korzysta z pożyczek, ale kilka osób nadziało się na lichwiarzy, którzy udzielili im pożyczki. I faktycznie opisane historie w artykule poniżej, można przejść. Mogę poprosić fragment oryginalny, który bardzo ma? Opisałem historię. O co chodzi? Jest lichwiarz i jest pożyczkobiorca. I ten pożyczkobiorca bierze na przykład 10 tysięcy. Według umowy musi spłacić 20 tysięcy. A później się okazuje, że był kruczek małym druczkiem albo dużym druczkiem napisany, że tak naprawdę musi pan mi oddać swój dom. Ludzie, którzy nie czytają całych umów, i tu jest prawda rada dla was, żebyście jednak czytali całe umowy, jeżeli podpisujecie na cokolwiek, co jest warte więcej niż 3 złote. No właśnie. Może być tak, że nadziejecie się na lichwiarze, ale ja nie chciałem o takich stricte lichwiarzach mówić, ale też o takich pożyczkodawcach, jak na przykład... Provident! Dokładnie chciałem zrobić antyreklamę Providenta. To jest działalność, która jest absolutnie lichwiarska, mimo iż dozwolona przez prawo. To jest logiczne. Im trudniej uzyskać kredyt, tym masz później mniej do spłacenia. Jeżeli nawiążę do tej wyroku krakowskiego sądu odnośnie lichwiarstwa jednego gościa, który chciał bardzo, bardzo dużo wyciągnąć, pożyczkobiorca nie musi spłacać tej lichwy do końca, ponieważ pożyczkodawca ustanowił takie odsetki, które są niezgodne z obyczajowymi prawami zakupu. Czy że postąpił niegodnie? Mimo iż podpisał tą umowę, to pożyczkodawca postąpił niegodnie. Proszę bardzo, da się. Nieetycznie. Kopnij dwójkę. Nasz główny dostawca ciuchów, czyli firma H&M, dostarczyła nowych faktów, z których to można wyczytać. Wynika, że brakuje modelek na tym świecie. Otóż H&M w Skandynawii wywołał małą aferę w tym małym światku modowym, ponieważ użył jednego ciała modelki, tylko przekładał twarze różnych dziewczyn do kilku różnych zdjęć. Zdjęć? W strojach bikini, tak? Proszę pana. To nudna historia. Nie, ja myślałem, że wzięli ciało. Żywe, dorodne ciało. Ciach, głowa, zdjęcie, nazwana głowa, zdjęcie. No ale jak zamaskować krew? Dextera się zawołał. Do czego posuwają się wszyscy ci graficy, żeby tylko zrobić coś ładnego? My się z Karolem zaczynamy zastanawiać, czy nie łatwiej byłoby faktycznie zrobić, bo skoro już mieli głowy tych modelek, więc musieli mieć chyba trochę więcej tych modelek. No tak, chyba mieli całe ciała. No, czy nie łatwiej byłoby zrobić 8 różnych modelek? Może te modelki miały na przykład bardzo szerokie, proszę pana, biodra. Sesja dotyczyła oczywiście strojów kąpielowych, to bardzo szerokie biodra nie są pożądane. Wymyśliłem! Skoro Photoshop jest taki fajny i każdy potrafi się nim posługiwać, to ja bym chciał zobaczyć nasze najlepiej sfotoshopowane zdjęcia. Na Facebooka wrzucamy najlepsze Photoshopy. Już ja się zastanawiam, jak nagrodzić tych. A teraz wracamy do konkursu świątecznego, gdzie mamy 3 zwycięzców i książki Sharon Osbourne. Egzemplarz pierwszy leci do... Egzemplarz drugi leci do... Gdy zapada zmrok, na niebie gwiazdka lśni, zbliża 18, się YouTube'a włączam w mig. A egzemplarz trzeci dla odmiany leci do... Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. A wam wszystkim, którzy nadsyłaliście filmiki, bardzo dziękujemy. Na samym końcu będzie zbiór krótkich fragmentów z każdego filmiku, który nadesłaliście do was. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. A teraz pora na mail. Pana Lilith napisała do nas maila z pytaniem. Co myślicie o zamieszczeniu w filmiku pomysłów na prezent dla faceta? Myślę, że wielu paniom by się coś takiego przydało. Otóż tak, w komentarzach możecie pisać. Co chciałbyś dostać? Jesteś facetem. A ja? No tak. Na przykład nową koszulę. Ja bym chciał Forza 4 na Xboxa. O! Xboxa bym chciał. Super! Ja bym chciał gry... Ja bym chciał breloczek Porsche. A, czy to przyjrzy podnieść? Ja bym chciał Porsche. Mam nadzieję, że do jutra będziecie... Lekko. Stronniczy. Przywiezali do Betlejem pasterzy,
chleje. Wśród nocnej ciszy. Dziś na YouTubie wesoła nowina. Cicha noc. I'll give it to someone special. Przybierzeli po książeczkę pasterze. Ho, 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 ho. Last Christmas I gave you my heart. Cicha noc. Tonight, all night. Pochłonie się lód. Poszli znaleźli.